Siemanko wszystkim, z tej strony Swank, gdzie kolejny odcinek z gry Strike Force Kitty League, w którym to będziemy sobie upgrade'ować naszych kociaczków do tego, aby dali radę, chociaż tym razem w turnieju, żeby zabić, to mówię, jak mówiłem przy zakończeniu ostatniego odcinka, przynajmniej top 3 powiedziałem, tak? Chyba top 3 albo lepiej niż top 3 powiedziałem. W każdym razie, który z tych miejsc, na pewno nie czwarte, piąte czy szóste miejsce. Zobaczymy lepsze miejsce, tak? Lepsze miejsce, bo na to nas stać, bo na to zasługujemy, na lepsze miejsce niż to, które dotychczas zdobywaliśmy. Okej, okay. Tu jest nasz przeciwnik, który jest naprawdę prosty dla nas, którego pokonujemy sobie od tak. Nie ma zbytnio szans, żeby on nas pokonał. Szczególnie jak dostanie stan, postać, która najwięcej robi. Dostała to Sasuke dostał to osoba Fireball, więc no niezbyt tak dużo. Jakby Kakashi dostał, ten damage, znaczy tego stana, to jest najlepsze, ponieważ mają wtedy gościa bez stana. Bang. Ok, macie Naruto zastanowanego, macie zabitą Sakurę. Więc tak, dostaje użyłeś cygwiska, super ci to pomogło, naprawdę. Ale mamy teraz w końcu leczącą postać, którą możemy sobie sprawdzić, co ona dokładnie daje. Heal power ma, ale czy to nam się opłaci? Owszem, leczymy sobie 15 życia, tak. Tak, wytrzymujemy dłużej. Ale tak, wtedy mają oni, albo oni mają większy damage, albo mamy mniejszy damage, albo my nie zadamy uppercuta, który dodaje to na damage, i chyba jest wtedy jednostronny damage, bo tylko my dodajemy, a nie mamy stanu, więc nie, zdecydowanie tego na razie nie wezmę. Nie wezmę, okej, okay. Musimy wyleczyć głowę i nogę u naszych towarzyszy. Wyleczyć jeszcze raz, tak, życie, damage. Życie. Raz, dwa, trzy. Wszyscy poleżeli do jedzenia. I walczymy z Golden Raccoon Warriors. Mam nadzieję, że każdemu z respi do full HP. Tak! Wszyscy do full HP. Są to przeciwnicy, których już dobrze znamy. Dobrze rozpierdzielamy. I miejmy nadzieję, że znowu się tak stanie, tak? Tu jest balonik, którego musimy zastanować najlepiej. No nie, no i stan, znaczy balonik poszedł oczywiście na gościa ze stanem, więc nie jest to nic fajnego. Ale nie macie szans tak czy siak. Od nas na stana na początek dostaniecie. Gość dostał go z tym czymś. Nie wiem, co to jest zbytnio, nawet jeszcze nie widzę. Okej, okay, teraz mniejszy damage macie. Macie już dwóch straconych przeciwników. Macie zaraz trzeciego straconego. Okej, okay. Spadł na stan, więc jeszcze stana dostanie jak gościu. Bang! GG. Mamy babkę z prostą, która ma bańkę. Właśnie to jest bańka. To jest bańka. To nam się może opłacić, żeby to wziąć. Zamiast tego uppercuta, ponieważ wyłączyć jednego, a zadać dobry damage, chyba lepiej wyłączyć. Na ile wyłącza? Na 7,5 sekundy. Zdecydowanie bierzemy to. Mamy teraz cały team dziewczyn. Karty kupować nie będę. Chcę zwiększyć sobie zdecydowanie to, żeby zwiększał nam damage. Zwiększał nam damage. Tak, tutaj jest blisko życia, więc damy mu to w życie. Ten ma dość spory damage, więc damy mu damage. Ten ma już naprawdę spory damage, damy mu w bieganie. A ta ma po prostu życie, tak? Lep, jep, jep. Mamy dwa dni, więc jeszcze raz sobie niech przebiegnie. Wracaj do jedzenia. Wracamy, wszyscy mamy full HP. Idziemy na Afoxy, które dostaną w pierdol nas takie mocne, że ich rodzice nie poznają. Nie poznacie ich po tym, jak wrócicie do waszego rodzinnego miasta, tak? Mamy mniejszy damage jak na razie. Ok, macie stana, macie balona, więc macie wyłączonych dwóch. Macie dwóch wyłączonych. Szybko, wykorzystujcie to. Dopóki nie mają dwóch. Aj, w kula ognia poszła, niestety. Ok, wrócił już ich teammate, wrócił niestety. Znaczy, na nasze szczęście jeden już jest stracony. Ok, balon. Dawajcie, balona. Ok, macie stana, z balon, czyli jest jeden. Jest jeden tylko przeciwnik. Teraz nie mam żadnego. Jest kula ognia. Kurna. Bang. Bang. A tak, stan. Damage. Bang. Tak jest. Pokonani. 4 do 0. Mamy tam Aura of Weakness. Zobaczymy, czy jest ona lepsza od tej, którą mamy. Gdzie ona jest? Time of Weakness. Oczywiście, że tak. Więc oczywiście bierzemy od razu tą kartę. Już niestety nie mamy samych 4 babek. Więc już nie będziemy mogli mieć naszych słodkich kociaków. Nieważne. Ok, tutaj mamy życie, tutaj mamy bieganie cały czas. Tu też mamy życie i tu mamy damage. Tak? Dobrze, wybrałem wszystkich. Ok, zwiększyliśmy sobie każdą statystykę. Teraz ogólnie możemy sobie zwiększyć to. To bieganie zwiększmy sobie lekko. I lecimy na New Raccoon Nyx, który dostałem od nas w pierdy w Kicks.
Bo takie słabe, jak czasami moja aktywność pod filmami. Ale nie będę was za to obwiniał. Każdy, kto chce się, jest aktywny, kto nie chce mnie wspierać, to nie jest aktywny. To... Ale skupmy się teraz na grze. Musimy tak. Aury nie użyło. Aury tej wzmacniającej nie użyło. Halo? Halo? Miałeś to użyć? Okej, okay, albo jestem ślepy i użyło, albo naprawdę nie użyło. Okej, okay, balonik i stan. Balonik i stan, czyli jest dwóch na jednego. Znaczy dwóch na czterech. Dwóch na czterech, wykorzystajcie to. O, jest teraz już. Teraz już będzie dwóch na jednego, jeżeli tego użyjemy. Okej, okay, już nie będzie dwóch na jednego, bo staci. No i straciliśmy obu, tak? Mamy więcej damage'a i więcej. Raczej mniej walą nam. Okej, okay, teraz my walimy im mniej. A nie, on nas wyłączył. Ostatni, ostatni, dacie radę. Dwójkę, dobrze. Jest! Tak jest! Mój koneczek na 10! Na 1% HP! Zabił! Tak jest! Takiego kopa w dupę dał im, tak. Pięknie! A, ale się nabustowałem na to. Wspaniale! Okej, okay, wszyscy się teraz wyleczą. Tak. Bieganie, życie, życie, damage. Raz, dwa, trzy. Mamy jeden dzień leczenia i od razu dzień do walki z przeciwnikami nazywają Real Fox, czyli osoby, które byliśmy blisko ich zniszczyć, ale ich nie zniszczyliśmy. Został jeden wtedy, bo było 1-0 dla nich, powiedzmy. Ok, balonik, dawajcie, wszystko. Ok, jest stan na tych Gokosów i Vegety i w ogóle, ja się na nich nie znam, wybaczcie. Naprawdę, nie znam się totalnie na Dragon Ballach. Okej, okay, okej, okay. jest dwóch, świetnie, balonik i stan, po prostu biegnijcie na nich teraz. Wombo combo. Jest, dobrze, teraz każdy ma już mało HP. Bang! Bang, bang! Tak jest, zniszczymy ich wszystkich. Mamy pierwsze miejsce w dywizji, mamy drugi pucharek i znowu mamy Champions League. Czy tym razem uda nam się zdobyć jakieś dodatkowe punkciki z ligi? Słodkie kociaki kontra... Bear Lever Fox. Fox Saint Germain kontra Raccoon Rockets. Okej, okay. Obiecałem, że w tym odcinku będziemy lepiej niż top 3, tak? Tak powiedziałem, tak zrobiłem. Okej, okay, temu musimy wyleczyć głowę. Życie. Bieganie, życie. Komu nie wziąłem? Temu nie wziąłem? Tak. Biegamy. Zwiększamy życie, wszyscy do jedzenia. Wszyscy respimy życie. Semifinal, let's fucking go! Pewnie napięciłem nam takimi damage'ami, że nie pozbieramy się, bo będzie pewnie po jakieś 80, ale... O, tu jest, są te kenowe postacie! To są Jinny, jest... to jest Lee... Nie, Low, tu jest Jin... znaczy nie Jin, tylko właśnie Lee... tu jest Ho-Rang, więc Tekken nas pokonał, po prostu Tekken nam tak dopierniczył, że nie mieliśmy szans nawet wygrać cokolwiek w tym turnieju. Ale z racji tego, że jesteśmy takie wpierdy w tym... turnieju, to lecimy oraz do nowego sezonu, który pokaże nam nowe zespoły. Pokaże nam on nowe zespoły, z którymi będziemy się użerać od kolejnych odcinków. Więc już od razu się przejdziemy też ten sezon, żeby zobaczyć na co musimy w Throat Division na co musimy się przygotować, tak? Na co musimy się przygotować, od czego będziemy dostawać totalne wpierdy. Życie, nie, damage. Nie, bieganie, damage. Życie, damage. Tak. Wszyscy do jedzenia. Teraz sobie nic zwiększam. Zwiększę sobie dopiero jak będę w stanie na woreczki zwiększyć, tak? Co jeszcze więcej damage budowało nam. Komu tutaj mamy za postacie? Totalnie też nie mam pojęcia, co są za postacie. Tutaj w ogóle jakieś ty dziwkorski, tam dziwkorski strój jest bardzo, to mi się nie podoba. Jestem oburzony. Ok, używajcie mocy, mamy stana, mamy bombelek, więc to wykorzystajcie, no. Tam ci mamy same aury, leczące, boostujące, tak nam, oraz gwizdek. Ten gwizdek może być mocny, ale nie. Oj. Chociaż jednego, no. Dasz radę? Nie dasz radę, chociaż nawet jednego, czyli no, skoro nie dałem sobie rady z pierwszą... z pierwszą parką, z pierwszą drużynką, no to powiedzmy jesteśmy już w dupie. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Ty weź sobie pobiegaj. Ty pobuduj sobie życie, ten chce jeszcze życie. Ten chce pójść na damage, ten niech poleci na życie. Opa. Wszyscy niech się leczą, super. Mówiąc takie combo z tym budowaniem, nie muszę tylko patrzeć na tą energię. O, tutaj mamy, czyli tu są już silver postacie. Bo skoro tu jest Ash,
No to już są silver, silver osobniki, więc będzie można od nich silver karty zdobywać. Będzie już coraz więcej, tak? O Jezu, poszła kulka, poszedł bąbelek. Tak, czekaj, my mamy więcej cc-ków od nich. Ale to chyba nam nie wystarczy. Nie, nawet nie poszła nam aura. O Jezu, stan. Bang. Tego czerwonego jakby pieprznęło, to... No nie, nie udało się znowu nikogo zabić. No jesteśmy tutaj strasznie w dupie, no. Strasznie. Okej, tu straciliśmy i tu straciliśmy. Odreperujemy ich sobie. Życie. Damage. Nie. Ten to niech poleci sobie na życie, ten poleci na damage. Bang. Wszyscy do leczenia. Wszyscy odpoczywają świetnie. Lecimy na Raccoon Bullsy, tak? Dobrze przyczytałem? Raccoon Bullsy. Tutaj mamy Paula, tu jest King. Tutaj nie wiem co to jest chyba Julia, nawet nie mam pojęcia. I tam jest Eddie. Tam jest Eddie. No, dużo postaci z Tekena strasznie w tej grze jest. Nie wiem zbytnio czemu, no ale no, skoro tak sobie wymyślili twórcy, no niech tak będzie, nie będę narzekał, bo przynajmniej tak to postacie znam. A nie muszę napisać się, powiedzcie mi kto to był. Bankstan. Okej, okay. Nie no, nawet jakby Eddie nam zaczął rasować, to może byśmy w stanie byli go pokonać, ale nie. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. On nawet, on zanim do nich dobiegnie, to zostaje w pierdę. Ale zobaczcie, walczymy o złotego łososia. Jakiś złoty łosoś, czy cokolwiek, ale to jest ryba. Nie znam się na rybach, wybaczcie. Okej, okay, ten ma dwie kontuzje, ten ma jedną. Respimy, teraz tak, życie. Damage. Nie. Bieganie, damage. Okej, teraz wszyscy muszę wszystkich teraz wrócić. Oni muszą wszyscy odpocząć. I lecimy. Lecimy z walką z FSV. Czyli PSV, no ma nie? No, poza niektórych nie znam. Chyba, że to jest ten. Nożycoręki, jak nie pamiętam. Nie, albo to jest Wolverine. Nie, Wolverine nie miał maski. To może być nożycoręki, ale nie mam żadnej pewności, nie mam żadnego pomysłu nawet, czy to może być on. Bang! Tu jest stan, jest bąbelek, nawet to nam nie wystarcza, żeby zrobić. Ogólnie to nie jest postać z Power Rangersów, ta, która była w pierwszej części, co robiła te wszelkie gunwa, które zawsze spadały na Power Rangersów, nie mam pojęcia. Ale tego prawie pokonaliśmy, było blisko, no to nie wystarczyło. Tak, tutaj mamy do leczenia, tak, ten ma życie, temu zróbmy damage, temu zróbmy życie i temu zróbmy bieganie. Wszyscy, teraz mam tak, jeszcze jeden. I teraz leczymy wszystkich. I lecimy. A cholerę, z kolejną walką, której to kończymy sezon. Jest Mokujin. Aha, to są ci, których dostaliśmy pierdy w pierwszym turnamencie. Więc będziemy mogli w tej lidze uzyskać od nich jakiś rewanż. Zobaczymy, czy nam się to uda ogólnie. Okej, okay, dostał ten z tyłu, który miał, nie wiem co zbytnio. Nie widzę jak to są spele, jak są te kłódki, to nie widzę co są za spele. To jest smutne. Okej, okay, dostał nam już jeden. Zostanie drugi. Dostał trzeci i teraz mam ostatnie do tego. Ale patrzcie, zabiliśmy jednego. W ostatniej walce, która powinna być w teorii najtrudniejsza, zabijamy kogoś. A w miejscu, gdzie powinny być łatwiejsze przeciwnicy, nie mogliśmy sobie nic zrobić. No tak jak standardowo dostaliśmy szóste miejsce, tak? No nie dało się inaczej tego zrobić, żeby mieć jakieś inne miejsce w tak trudnej lidze. Tak więc koniec sezonu. Ja się zamierzam do czynienia w kolejnym sezonie, w którym to przynajmniej spróbujemy zrobić piąte miejsce. Spróbuję zrobić piąte miejsce w tych dwóch próbach i mam nadzieję, że to uda. Jeżeli nie, to jeszcze walnąłem 5 razy. Ja się zamierzam, trzymanko, peace!